Oliwia jest szczęśliwa, że pogodziła się z Radkiem. Licealistka nie domyśla się, że chłopak dał jej prezent nie na przeprosiny, ale z powodu poczucia winy, że ją wczoraj zdradził. No jest kochany, cudowny. A co najważniejsze, umie przyznać się do błędu i przeprosić. To faktycznie skarb. Jak nie wierzysz, to zobacz, co mi kupił. Bransoletka? Tak, śliczna, prawda? No spoko. Przepiękne. Na moje oko wygląda na minimum 200 zł. Z jakiej to okazji? Chciał mnie przeprosić, że nie ma dla mnie czasu. Czasami warto się pokłócić, żeby móc się pogodzić. O Jezu, jak ty bredzisz, aż nie mogę cię słuchać. Radek to totalny dupek, zresztą jak wszyscy faceci. Amelia, to, że żaden facet nie kocha cię na tyle, żeby kupić ci prezent za 200 zł, to nie znaczy, że masz wątpić w Radka. O, ja w Radka nie wątpię, ale Oliwia chyba powinna. Ej, bo może ty jesteś po prostu zazdrosna, co? Ja jestem zazdrosna. Tak, ty jesteś zazdrosna. Nie pozwolę ci zepsuć mi humoru takim głupim gadaniem. Nie? A co jeśli ci powiem, że się z nim przespałam wczoraj? Nie bądź śmieszna. Mhm. A myślisz, że czemu ci to kupił? Bo czuję się bardzo winny. Daj jej spokój. Nie wierzysz? To go zapytaj. Nie wierzę, że możesz być taka wredna, wiesz? Jesteś naiwna jak dziecko. Nie jestem naiwna, tylko nie wierzę w twoje głupie kłamstwa. Tak? To czemu się tak wkurzasz? Bo mnie denerwujesz, rozumiesz? Wiesz, że mówię prawdę. Dzięki, co się dzieje? Witam wszystkich. Słuchajcie, po dzwonku proszę już zajmować miejsca. Amelka, dobrze cię widzieć, ale chyba pomyliłaś klasy, co? Tak, wiem. Do widzenia. Have a good day, do widzenia. Amelia wkurza mnie jak mało kto. Ale jeżeli nie przespała się z Radkiem, no to po co miałaby coś takiego mówić? Czy to możliwe, że Radek jest taki miły i kochany i dał mi prezent, bo czuje się winny? Mnie Radek nazwał kumpelą i kazał trzymać gębę na kłódkę, a Oliwii kupił bransoletkę za 200 zł. Nie, no ja nie dam się tak traktować. Niech teraz wyjaśni swojej cudownej dziewczynie, czemu wczoraj się ze mną przespał. Ma za swoje.